Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych? No i tutaj widzimy, że odpowiedź prawidłowa to jest, że nie mamy obowiązku zatrzymać pojazdu przed przejściem dla pieszych. A dlaczego? Przepisy się zmieniły w ten sposób, że od 1 czerwca tamtego roku obowiązuje nas taka zasada, że pieszy nabywa pierwszeństwo wchodząc, tak? A tutaj wyraźnie widzimy, że ten pieszy stoi w jakiejś tam odległości. Ciężko mi teraz jest z tego zdjęcia wyczytać, czy to jest 2 metry, czy to jest 3 metry, ale w jakiejś tam odległości stoi przed tym przejściem dla pieszych, jak widzimy na załączonym filmiku. Więc tutaj on nie ma jeszcze tego zamiaru, aby wejść na przejście dla pieszych, tak? Proszę pamiętać jednak, że zbliżając się i dojeżdżając do przejścia dla pieszych, musimy zachować szczególną ostrożność. To znaczy dobrać taką prędkość, abyśmy potrafili zareagować naszym pojazdem, tak, aby go zatrzymać. No i oczywiście mieć wzmożoną obserwację, tak, czyli całego tego obszaru prawo, lewo stronę i przedpole naszego pojazdu, aby nic się nie wydarzyło dojeżdżając do przejścia dla pieszych nie takiego pożądanego, tak, tym bardziej będąc na egzaminie. Więc prawidłowa odpowiedź tutaj będzie, że nie mamy takiego obowiązku się zatrzymać, tak?